Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj znowu będziemy grali w Champion of Titan. Nie zapomniałem powiedzieć o tym w ostatnim tygodniu, bo wrzuciłem filmik z tej gry tydzień temu. Generalnie filmy z tej gry będą 3. I tak samo warto wspomnieć na początku, że gra jest sponsorowana. Jeżeli wam się spodoba, jeżeli pomyślicie, że chcecie ją sami wypróbować, pamiętajcie, pod spodem w opisie tego filmu są linki. Przypomnę jeszcze wam na koniec filmu. I tak. I myślę, że robimy sobie jakieś questy. Może się uda nam dzisiaj może dwa zadanka zrobić, a na następnym odcinku spróbujemy zagrać PvP. Okej, dobra, musiałem zmienić lokację, bo w tamtej lokacji już nie było żadnych misji. Wykonaliśmy tam wszystkie. I teraz jesteśmy w czymś, co się nazywa West Camp, tutaj. Okej, i od razu prowadzi mnie indykator, tak? Zobaczymy, czego ode mnie chcą. Dobra, i pierwsze miejsce, które będziemy czyścili dzisiaj, to jest Research Institute. Pierwsze, zobaczymy, ile czasu zajmie, bo może też być od razu ostatnie. Okej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Na razie nie widzę różnicy w mopkach. Myślę, że będą się różniły. O, jest coś, patrzcie, jakieś pająki. Ale też widzę, że pająki dosyć łatwo padają. Okej, i mamy 18 level, super. Wow, latające. Ej, całkiem zabawne. Ciekawe, czy na latające stwory, jeżeli ja bym projektował gierkę, to bym zrobił coś takiego, że na latające stwory, jeżeli da się je bić w ogóle postaciami, które nie strzelają, to zrobiłbym tak, żeby miały jakoś zredukowany damage. Ale nie mam jak tego sprawdzić, bo w sumie grałem tylko tym. Tylko Vanguard Blade'em tutaj. Widzę, że zaraz przed nami będzie większa grupa stworków. To ulepszę sobie najpierw jakiegoś skilla. Tylko mam tak, Q, W mam ulepszone, E mam nie mam ulepszonego. F-kę mam ulepszoną na maksa. Okej. Tylko mam teraz 18. Dobra, to mogę E ulepszyć, bo zakorzystam cały czas w zasadzie. Skorpiony. Ale całe szczęście ten Whirlwind to jest po prostu taki zajebisty skill do czyszczenia. Zawsze jak są duże grupy minionów, nie? To tylko je ściągnąć w jedno miejsce i masz z głowy i się możesz kręcić. I jeszcze jadę na tym zapasie startowym potek pod manę. Tak naprawdę mógłbym tutaj większej rzeczy. O, popatrzcie. Większość rzeczy tak naprawdę mógłbym tutaj zabić za pomocą samego kręcenia się. Ale tak naprawdę nie wiem, czy to się tak bardzo by opłacało. Bo mam naprawdę dużo innych fajnych, mocnych zdolności. Ten Precise Jab jest mocny. Z niego muszę dużo korzystać, kiedy tylko się da. To tak naprawdę tutaj nie chodzi nawet o to, że nie dałbym rady innym skillem, tylko chodzi o to, że tych potek mam mało, 38 już. I żeby, w miarę możliwości, żeby mi się po prostu nie skończyły. Bo jednak to jest dosyć drogi skill, prawda? Okej, ściągniemy to. I dlaczego ten ziomek zaczął gonić mnie, żeby mnie bić, zamiast strzelać? Kolego, masz karabin. O, kolejne dziwactwo. Robotyczne jaszczurki. Tego jeszcze nie widziałem w swojej karierze gracza robotycznych jaszczurek. Nie wiem, czy zauważyliście, przyjaciele i przyjaciółki, ale zmieniła się na kamerce trochę perspektywa, bo całe biurko przesunąłem i mam ścianę za sobą bliżej. I dzięki temu mogłem wcisnąć lampkę z tyłu. Jej!
więc już nie jestem tak jak wcześniej byłem. A taki, że jedną stronę twarzy mam oświetloną, a druga jest ciemna. Przywitajcie się z dobrze oświetlonym Noxim. Znaczy, no, prawie dobrze. Niektórzy dalej by powiedzieli, że niezbyt. Zastanawiałem się też, a może nie, tak. Czy mówić wam o tym? Jak wam teraz nie powiem, to będziecie ciekawi i będziecie pytali, prawda? O co chodziło? No może wam o tym nie powiem na razie, o czym chciałem. A to mogłoby być złe z mojej strony. Z drugiej strony, jeżeli teraz zaczepiam tak temat i się zastanawiam, nie? Nie, dobra, nie zrobię wam tego. A tak sobie myślę, żeby urozmaicić wam kamerkę moją. Bo pomyślałem, że dużo czasu spędzacie patrząc na tą moją kamerkę, że sobie wezmę tą szafę, trochę przemaluję, żeby nie była w kolorze drewna, tylko taka bardziej nowoczesna, na biało na przykład ją przemaluję. I od razu, nie wiem, mógłbym zrobić z niej green screena. Znaczy, no, wiecie, o co chodzi. Tak, to zabawne, że biała szafa, green screen, ja wiem. Ale biały kolor też można wyciąć, prawda? Okej, okay. Dobra, wróćmy tutaj do gierki. Zastanawiam się, czy opłaca mi się niszczyć na przykład te takie kapsuły, które wyrzucają tych nopków. Nazwę ich nopkami, bo tak wyskakują i giną. Ściągniemy ich tutaj. O, i do tego jest R-ka właśnie, żeby ciskać ludzi, którzy są daleko, żeby ich dobić, jak już nie chcesz biec. Okej, okay, healniemy się. Co to jest za podka? Restores ST. Nie wiem, co to jest ST. Dlaczego to jest trzymane przede mną w tajemnicy? Ja chcę wiedzieć, co to jest ST. SR to jest strength, prawda? Siła. Ale co to jest SL? Ja nie wiem. ST to mogłaby być stamina. Tak to nie wiem. Zobaczmy, co mi przy... Aha! Czy ja... Nie. Insufficient ST Booster, okej. Okay. To się nie dowiem w takim razie. Teraz. Pozostanie to w strefie tajemnic. Już widzę, 7 minut się męczymy tutaj, tak? Bo chyba od 30 się zaczyna, prawda? Widzę w tym drugim, w tej drugiej krainie West Camp. Trochę dłuższe są te dungeony. O, wo, cholera. Dobra, chwila. Okej. Okay. Mój najlepszy ruch. Whirlwind. Kręcimy się. I co jakiś czas przerywam, żeby nie wyglądać jak noob, który spamuje. To tak jak w tych, w bijatykach było. Na pewno. Uff. Oj. Możecie kojarzyć, jak w bijatykach się grało i się cały czas kopało. Na przykład to było najgorsze. Jak ktoś tak grał, że cały czas na przykład siedziała postać i tylko cały czas spamuje jeden przycisk, kopy, a ty się starasz i przegrywasz. To jest jedna z rzeczy najbardziej karających, jaka była chyba w historii wszystkich gier. Nie pamiętam, żeby było coś tak tiltującego. Okej, okay. Myślę, że się podleczymy. Ale ile chcemy bulić? Ile mam kasy? Zobaczmy. 33 tysiące. Weźmiemy najtańsze leczenie. Jak typowy Janusz biznesu. Najtańsze leczenie. I będziemy mieli jakiegoś bossa i to będzie jakiś pająk. Wow, to jest kobieta pająk. Ona ma nawet chroniony biust. O nie, jest jakaś taka duża, obrzydliwa.
Ej, ona jest naprawdę duża. Patrzcie. Tak bez kitu. I ma jakieś takie duże też ataki. Ale znowu są... Widzę, że znowu te ataki są jej dosyć schematyczne. Już był taki jeden gościu. Powiedział Noxy i nie unika nic, prawda? Nie. Okej, okay, rozumiem. Czas na mój najlepszy ruch znowu. Okej, okay, wyciągniemy ją. Nie będę stał w tej chmurze, bo to chyba robi mi damage, tak? Overtime. To co, znowu? Weź, nie możesz tak. Nie możesz cały czas zatruwać obszaru pod sobą. To jest nie fair. Kto tak robi? Okej. Okay. Zabijecie siłę w takim razie Whirlwindu. Jak ty chcesz walczyć po swojemu, to ja będę cały czas siedział i kopał. Będę spamował jednym przyciskiem. A nie, nie mam many, fuck. Czy ona się podleczyła? Nie, dobra, 10% ma zdrowie. Wylećmy stąd. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, leży. Dostałem kolejną skrzyneczkę. Zaraz zobaczymy. Myślę, że mamy jakieś przedmioty lepsze. Ale nie jestem pewien. Coś powinno być tutaj. O, jest, patrzcie. Daggerów wcześniej nie zmieniłem. Te są jeszcze lepsze? A te są jeszcze lepsze. Nie, mają więcej siły dają, ale mają mniejszy damage. A jak wszyscy wiemy, damage jest jedyną słuszną drogą, prawda? Także biorę te, co mają więcej damage'a. Myślę, że jeszcze jedną misję zrobimy, a w następnym odcinku spróbujemy zagrać PvP w tej gierce. Tak naprawdę ja jestem graczem, który głównie... jakby to powiedzieć... Większość moich doświadczeń z grami trwa długo, jeżeli jest w jakiejś grze dobre PvP. Jestem osobą, która bardzo lubi ten rodzaj zabawy, nie? Okej. Okay. Zrobimy kolejnego questa, kolejny dungeonik. To jest w tym samym miejscu, prawda? Tak, będzie w tym samym. Okej, okay. I od razu startujemy misję. No i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w ten PvP. Może być najzabawniejszą częścią tej gierki. Jak w sumie często jest tak z PvP. Ja grałem w kilka tytułów. O, nie wiem, takich jak na przykład Warframe, w którym żałowałem bardzo, że PvP było bardzo, bardzo niedocenione. Okej, okay, ściągniemy was trochę, żeby szybciej was zabić Whirlwindem. To mój popisowy ruch. Okej, okay, ściągniemy jeszcze więcej ludzi. Jest! Oto on, skillowy gracz. Pokaz umiejętności. Czekajcie, czekajcie. 19 level mam. Okej, okay, zaraz mam 20. To sobie poulepszam dużo, dużo rzeczy wtedy. Czy to już po nich? Bo 2% mi brakuje. Jeszcze jeden, kurde. Okej, okay, to już po nich. Jest. Pozdrawiam. Okej, okay, dobra. I mam tylko 2 punkty. Jak myślicie, jakiego skilla ulepszymy? Oczywiście będzie to Whirlwind. Najlepszy. Jestem prawie pewien, że wymawiam to w zabawny sposób, ale nie wiem. Whirlwind, Whirlwind. Okej, okay, może normalnie wymawiam. Polacy mają tak, że często się fiksują na punkcie mówienia po angielsku. Znaczy najłatwiej jest kogoś poprawiać, nie? To też jest zabawne. Często jest tak, mnie to zawsze dziwiło, że ludzie się na zajęciach z angielskiego boją mówić. Generalnie jakaś taka nie jest u nas, zawsze jest taka nie najlepsza atmosfera, żeby się uczyć tego języków. Zaraz się znajdzie.
jeden Janusz z drugim, który powie: haha, jak ty w ogóle mówisz słabo, bo na filmach słyszał, jak mówią ten Brytyjczycy i z Brytyjczykami na przykład porównuje. Okej, wyłączyłem, nie wiem czy wiedzieliście, ale taktycznie pod koniec wyłączyłem Whirlwind, żeby nie wyglądać cały czas na Noba, który tylko jedzie na jednym skillu, takie one trick pony. Ściągniemy więcej ziomeczków. O, dobrze, dobrze, dobrze. Widzicie? To się nazywa wydajność. Mój popisowy ruch kosztuje tyle samo many, niezależnie od tego, czy bije jeden cel, czy 10, więc lepiej, żeby ściągnąć wszystko, co się rusza na mapie. Lepiej ściągnąć wszystko, co się rusza na mapie i wtedy dopiero zacząć bić. Zrobimy podobnie. Dawaj, 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 dawaj. Czy tu będzie coś? O, tak! I lecimy! Nie, nie mogę! Dlaczego nie mogę? Dobrze, mogę już. Nie, 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 nie! Nie mogę podki użyć jeszcze. Ale mam revive item. Podejrzewam, że to jest jednorazowa oferta. Miałem coś takiego w ekwipunku. Weź mnie, nie wkurzaj, Urgot. To jest Urgot, jak nic. Widzieliście? Widzicie tego Urgota? To jakby miał... A nie, wydawało mi się, że ma tylko głowę trochę psa. Okej. Czy jeżeli ja się podleczę tutaj, to dostanę też manę? Nie, nie dostanę many. No dobra, no to manę sobie przywrócę normalnie podkiem. Był pająk, to teraz wąż. Niech będzie. Ale widzę, wszystko zostaje w takim temacie trucizn tutaj, z tych poziomów. O. Czujesz ten moc? Ten moc. Staram się trochę unikać takiego ataku. Chyba siada, nie? Myślę, że najlepiej będzie siedzieć jak bezpośrednio bardzo blisko niego i się kręcić. Bo wtedy mogę łatwo... O! O! Mogę łatwo, wiecie, unikać. Chociaż tego ataku nie mogę, ale on zaraz leży. Dobra. Sprzątnięty. I zobaczmy, czy z niego coś dropnęło, co się dzieje. Tylko to są token bug, ale nie mam, widzę, żadnych nowych przedmiotów, tylko dostałem takie tymczasowe. O, ale mam spodnie nowe. Znaczy nowe, lepsze. Nie wiem czy nowe, bo są na górze ekwipunku. Okej, jeszcze odniesiemy questa. Tutaj? Tak, tutaj. Okej. I zobaczmy. Sporo mam tych rzeczy, których sobie nie pozakładałem lepszych. Nowy pancerz. Czekajcie. Czy ten pancerz zmieni kolor? Tak, ten pancerz zmienił kolor na żółty. Okej, słuchajcie. Na dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli chcecie ogarnąć gierkę, to pamiętajcie, link do niej jest w opisie. Ja osobiście gram na Steamie i wydaje mi się, że dla większości osób to jest najwygodniejsze i jak wejdziecie tam, tam w opisie jest link właśnie do Steama bezpośrednio, nie będziecie musieli szukać, jeżeli chcecie wypróbować. I co jeszcze? To chyba tyle, tak? Wielkie dzięki za oglądanie i słyszymy się w kolejnych filmach. Peace.